Czy inaczej, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na live. Witam również bardzo serdecznie wszystkich, którzy wpadli obejrzeć to na YouTube'a. Gra, w którą za chwilę zagramy, jest ponoć bardzo ciekawa, chociaż niewiele o niej słyszałem, oprócz tego, że jest ciekawa. To jest, zdaje się, gra gdzieś tam stworzona do kooperacji. Do takiej kooperacji, którą można na jednej klawiaturze uskuteczniać, ponieważ widziałem w sterowaniu, że jeden brat steruje jedną częścią klawiatury, drugi drugą. No ale gram tu sam, mam nadzieję, że będzie to możliwe. Zagramy sobie New Game. Nie mam bladego pojęcia, czego dotyczy ta gra. Mam nadzieję, że to jest przygoda, którą będziemy odkrywali razem. I zobaczymy, jakie będą wrażenia. Bo wygląda ładnie. To jest na silniku Unreal Engine. Więc powinna działać dosyć sprawnie. Ja bardzo lubię ten silnik. Zaczynamy od nagrobka, to nie jest zbyt... Wow. Łapaj ją, chłopie! No nie, prawie ją miał. Jasne, gwint, duchy na dzień dobry. Oni mówią jakimś niezidentyfikowanym językiem zupełnie. Mam nadzieję, że teraz dla odmiany gra mnie nie zagłusza, ale chyba nie. Ta! A ta na i! A ta! Jezus Maria, nie dość, że matka poszła na dno, to jeszcze ojciec ranny. Bombowo się zapowiada, co? Chciałbym wiedzieć, co się stało facetowi, ale... Być może będzie nam dane. O, trzeba jednym i drugim sterować, jak rany boskie. Jednym i drugim bratem sterujemy jednocześnie. Serio? Gra jest trochę za głośno? Wydaje mi się, że nie. To jest na PC, ja gram na PC. Ale gram kontrolerem od Xboxa, oj. W życiu nie sądziłem, że popychanie wózka będzie takie skomplikowane. Oj nie, nie wróciłem na live'a. Po prostu wykorzystuję chwilę wolną, żeby sobie pograć. Nie traktujcie tego jako jakiś powrót, czy coś. Tak czy inaczej, popychajmy ten wózek. No, w tą stronę, panowie. Dobra. Jak rany boskie, co się stało facetowi? Młodszy brat jest za... Ja cię kręcę. Kierniczo jestem w szoku, już się steruję jednocześnie. Jednym i drugim bratem.
To dla mnie spore wyzwanie, zważywszy na to, że ja nie potrafię się jednym stickiem posłużyć, a co dopiero dwoma. Okej, spróbujmy. Rozumiem, że muszę się chyba dostać jakoś na górę. Nie widzę tu żadnego pokrętła. Kompletnie. Tylko kawałek jakiejś urwanej drabinki. Spróbujemy tym. Może da radę wskoczyć. Czyli dobrze kombinowałem na początku. Ale to jest świetne. Dobra. Tam jest kołowrotek na górze. Patrzcie, jak steruje jednym i drugim. Czat po prostu. Okej, panowie. Jeden do przodu, drugi do tyłu. Nie, tak się nie zabawimy. No dawać. Come on. Nie jest to prosta sprawa. Słuchajcie, ja muszę sterować dwoma drążkami naraz. Ty weź pomóż bratu, a nie palcem pokazujesz. Starszy jesteś do licha. Chyba do jakiegoś kapłana żeśmy. Live'a regularnie nie ma, ponieważ jak robiłem go regularnie, to odkryłem, że nie mam życia w ogóle. Nie da rady prowadzić kanału na YouTube. Plus robi się regularnie live'a. Po prostu nie wyrabiałem. Posiwiałem przez ten rok. Musicie mi coś przynieść. Może mi może mu pomogę, tak? Nie, już pozamiatane. Jak Boga kocham, żeby zdobyć lekarstwo, chyba trzeba będzie wycieczkę przez pół świata zrobić. Ja cię kręcę. My, drogi bracie, mamy... Shit. To jest trudne, panowie i panie. Złaś, łajdaku. O. To o co mu chodzi, temu starszemu? Oda, when hadi? Umba! Zejdź, leszczu, z drogi. Nie? Atina! Dobra, chodź. Młody.
mafy, Isada! Iada? Na mafy, padi na! Tabi, ana, bisajem, nai, mata, a? Valila? Aha. Łajdak nas nie chciał mostem przepuścić. Co za ludzie w tej miejscowości funkcjonują. Jest i koleś z kijem. Też się wspinać umie. Starszy brat. Co za koleś, kurde. Obaj się próbują wspiąć. Oła! Nieźle, nieźle sobie poradzili. Ja cię kręcę. Zastanawiam się, jak można by było grać na PC-cie. W to. To chyba by się nie dało nawet. Ale to nie ma dużego znaczenia. Nie dużo gadają, więc ja sobie mogę pogadać. Okej, chyba że coś się będzie działo ciekawego. Swoją drogą. Bardzo ładnie wygląda ta gra. Shit. Czasami się gubię, który brat jest który. Tu idziemy, braciszku. Ja! A ta! Tu, do góry. Tak jest. Starszy brat ma mapę, więc dlatego pokazuje ten kierunek co jakiś czas. Da! O co chodzi temu zboczeńcowi z kijaszkiem? Czemu on nie chce ich przepuścić? Padalec. Nie. Ja cię kręcę. Się przestraszył psa. Bardzo, bardzo tu ładnie. Ja od kiedy gram, dopiero dzisiaj ją włączyłem pierwszy raz. Adam mi polecał, żebym ją sprawdził za wszelką cenę. Ponieważ jest ciekawa. Co też zrobiłem. Zaraz, zaraz. Tu jest chyba wajcha, co? Ej, Eno. Koleś, obudź się, obudź się. Ej, Eno. Obudź się, serio. Eno. Eno. Czekaj, niech młodszy spróbuje. Afida!
Anna, when Hadi? No iście, tak? Dobrze. To idziemy, idziemy. Jakaś starowinka tu się giba. No niech się giba. Wydaje mi się, że nie jest nam ona do niczego potrzebna. Dobra, w tą stronę idziemy. Po prostu sobie nie wyobrażam, że jestem w stanie sterować jednym i drugim. Jednak im więcej się używa tego kontrolera, tym więcej człowiek się uczy, co? Chłopaki, spróbujcie górą. Nie? Dobra, będziemy przepychali się, w porządku. No i dobrze. A, pytaliście, czy mam rodzeństwo. No to ciekawa historia. Znaczy nie, w zasadzie nie jest ciekawa. Co ciekawego w tym, że się ma rodzeństwo? Prawie każdy ma, prawda? Mam rodzeństwo, ale prawie jestem jedynakiem. A to dlatego, że... Wow. Że moja siostra jest ode mnie o 12 lat starsza. Jak jest taka różnica wieku... Chyba dajmy sobie radę jakoś, co? Tak jest. Więc jak macie rodzeństwo, które jest starsze od was o 12 lat, to jest praktycznie inne pokolenie. Mój siostrzeniec, Adam, z którym nagrywam World of Warcraft, chociażby, i jest ode mnie o 11 lat młodszy. I chociaż świetnie się dogadujemy, to żyjemy w zupełnie innych światach, bo... No wyobraźcie sobie, 11 lat różnicy. A między moją siostrą a mną 12 aż. Kiedy... To było też... Znaczy, miało to swoje plusy oczywiście, bo ona miała dużo znajomych, którzy w moim mniemaniu byli już dorośli. I zdarzało nam się na przykład chodzić z jej znajomymi na pizzę gdzieś, albo na baseny. I dla takiego szczyla jak ja, to była fantastyczna sprawa. Jakby obcować trochę z takimi ludźmi, którzy są ode mnie starsi o paręnaście lat. Chodź młodszy braciszku. No i do góry. Co wy, nie żartujcie sobie, wódę z takim młokosem jak ja. Wyobraźcie sobie, ja miałem też kiedyś 12 lat. Okej, udało się dotrzeć.
To daj na górę. Ktoś pisze, że nie cierpi swojego brata. No z rodzeństwem tak jest zawsze. Ja miałem zawsze świetne układy z moją siostrą. Ta. A ta. Musimy iść gdzieś w tamtą stronę, ale jeszcze zajrzę. Tutaj. Chyba nic ciekawego nie znajdziemy. A ta. Być może ta różnica wieku sprawiła, że już jakby nie było miejsca za bardzo. O, niezłe. Spokojnie. A jak ten tutaj stanie? Wow! Myślałem, że będzie wystarczająco ciężko. Wydaje mi się, że no wszystko ma swoje plusy i minusy. Im mniejsza różnica między rodzeństwem, tym, ja wiem, jakby dłużej ze sobą są, bo moja siostra była ode mnie znacznie starsza i kiedy ja już byłem na takim, w takim wieku, żeby za nią tęsknić, to ona gdzieś tam poza domem zupełnie się znajdowała, gdzieś tam się uczyła, gdzieś wyjeżdżała. Dlatego mówię, że byłem prawie jedynakiem, bo mojej siostry nie było prawie w ogóle w domu. Natomiast zawsze mi coś fajnego przywoziła. Albo jakieś komiksy, albo... Dobra, spróbujmy to... Te owce pogonić. Nie, one się w ogóle, te owce nie... Hej, Nai! No nie wiem, o co chodzi tutaj. Dobra, spróbujmy jakoś tym... O, matko jedyna. O, jak rany boskie. Pomyślałem, że tak będzie szybciej. Na szczęście owce lubią sobie podróżować. To dobrze. Nie no, wiadomo, zawsze jest tak. Wydaje mi się, że często rodzice popełniają taki błąd jakiś, że zawsze jest tak, że to dziecko, które urodzi się pierwsze, zwłaszcza jeżeli między rodzeństwem nie ma dużej różnicy, na przykład taka sytuacja, że brat jest jeden od drugiego starszy o 3, 4, 5 lat, to te starsze dzieci mają straszną skłonność do zazdrości, ponieważ wiadomo, że wcześniej były oczkiem w głowie rodziców. No a potem to się zmieniło, bo jak przychodzi na świat nowe dziecko, to nim przede wszystkim się trzeba zajmować, ono zresztą znacznie więcej uwagi wymaga. Jakiś zboczony śmiech słyszę. Aha, nie, to ten. To nie zboczony płacz. Więc jak rodzice nie wyczują dobrego momentu, to pojawia się dużo konfliktów między rodzeństwem, gdzie różnica jest 3-5 lat. Facet ma grzybicę. Hej, ale jest przyjazny. Zawsze takie miałem wrażenie, że im większa jest różnica między rodzeństwem, tym lepsze są później układy. Bo ten starszy troszkę lepiej rozumie. Gorzej jak się pojawia... jak się pojawia w rodzinie, znaczy między rodzeństwem, jakaś taka konkurowanie o względy rodziców. Ja. To raczej słabo wtedy wygląda.
Wielki troll, bo przypuszczam, że to jest troll. Moja siostra ma na imię Asia i Anna. Ja zawsze mówiłem Aśka. Jasny gwint. No i nie wiemy, czemu biedny troll płakał, co? O, idzie z nami. Fajnie. O, ja cię kręcę, jak tu ładnie. Jak miałbym córkę, to miałaby na imię Ola. W sensie Aleksandra. Hej, Nai! Jakoś to imię nie ma dla mnie takiego znaczenia, natomiast mojej żonie bardzo się podoba. No tak, zgadza się. Troll płakał, bo nie ma rodzeństwa. Beyond Two Souls będzie jutro. Myślę, że wrzucę. Wow. O godzinie. Czekajcie, jutro, czyli 16 października. O godzinie 14. Wyjątkowo. Mój syn ma na imię Mikołaj. I też niespecjalnie się zastanawiamy nad rodzeństwem dla niego. A ma już 5 lat. Więc to chyba taki dosyć odpowiedni wiek. Ale jak mówię, właśnie bardzo często zdarzają się konflikty w tym wieku. Fajny jest ten troll. Idzie z nami dalej. Mój syn ma na imię Mikołaj, nie powiedziałem? Wydawało mi się, że odpowiedziałem na to pytanie. Zanim zacznę grać znowu w Mass Effect, to muszę się upewnić, że z dźwiękiem jest wszystko spoko, bo coś mi strasznie słabo z tym dźwiękiem w grach. Ja myślę, że z Adamem będziemy musieli to przestudiować i coś z tego wyjdzie. Nie we wszystkich grach. Na przykład w Hearthstone'ie głos mam bardzo dobry. W World of Warcraft też, ale na przykład w FIFA jest za cicho. W NBA? Ła. A to! Wow! A to! Dobra. Coś mi nie do końca idzie, kontrola na dwie ręce. Tylko nie puścić teraz. No dobra, przedostaliśmy się dalej. Jeżeli chodzi o brata, to wolałbym mieć młodszego. Zawsze mi się wydaje, że starsi bracia są jacyś upierdliwi. Jak rany Julek. Wow, patrzcie na tego gościa. No dobra, idziemy. A co to dzisiaj taki dzień? Pytań? Do? 100 pytań do? Ja kończyłem szkołę średnią technikum budowlane.
młodsi bracia są pierdli? Nie, 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 to nie tak. Starszy brat jest od tego, żeby miał cierpliwość do młodszego brata. Taka jest zależność. Młodszy brat, wiadomo, jest młodszy, nie?